ty lubisz w domu nie być. Naprawdę każdemu się może zdarzyć, ale to widzisz, jak już się zdarzy, to może sobie tak pogadać. Jak się zdarzy, to może sobie pogadać. Nocnego. Obiecnego wroga i rywala. Robi się to po to, żeby zniszczyć po prostu tą Europę, jaka była przez ostatnie. No tak, ale to coś łatwo to pękło. No. Mamy tego skutki, przekonujemy się, co oznacza tak naprawdę no. Ten sposób zapraszania kolejnych imigrantów. Tu jest też problem, o którym już mówiliśmy wielokrotnie na antenie Radia Maria, choćby struktury społeczne no. tych osób, które do Europy przybywają, bo wbrew temu, co pokazuje się w branży, no i... to nie są zapłakane dzieci, tylko no zdecydowana większość tych osób to są młodzi mężczyźni w naszej cywilizacji, w naszej kulturze polskiej, chrześcijańskiej jest tak, że kiedy mamy wojnę, kiedy mamy dramatyczną sytuację, to jutro będzie. Kobiety i dzieci, tak? Osłaniamy kobiety i dzieci. No na razie. Zupełnie inaczej, kobiety i dzieci zostają na wojnie, zostają w zgliszczach, a do Europy pełnej, dogodnych zasiłków ruszają młodzi mężczyźni. No, to jest tak naprawdę postawione na głowie i jeszcze raz wracam do tego pytania, w imię czego się to tutaj robi. Mamy teatr powszechny w Warszawie. No tutaj ten czarny Roman nie chodzi, bo tej baby nie lubię. Ja lubię takich nieciekawych filmów. Ja lubię naturalne, oryginalne, pierwsze, prawdziwe, nieprzetworzone, z ruchem, nie takie faryzejskie, bo faryzejskie będą pachnące, błyszczące, lśniące. I faryzejskie są nic nie warte. Oficjalnej tym zagranicznych i widziałem